Witajcie, jestem Jax, to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Demon War DS. W tym odcinku pójdziemy do twardych gór. Mountains, hard mountains, gdzie one są? Ej, przecież miałem je, teraz są. Dobra. I znajdziemy bossa bat złych hodowców. Tak to można przetłumaczyć, mi się zdaje. Na samym iść z nową akacją, kiedy tu Digimony spotkam. Ice Money tak dokładnie. Bo wersja tych, które mam, tego, którego miałem, już go nie mam. Digimon, który zatrzymuje się w rozwoju, jest słabym Digimonem. Najzabawniejsze jest to, że poruszam się randomowe strony teraz. Mogę, bo jeszcze nie mam platynowego, ale bez nadzieja. Ej, tam coś jest. Są jakieś zmutowane Digimony. Co to jest? Ten o tutaj? Są wszystko maszyny. Fajnie to wygląda. Trudno bym wiedział, znał dragę, ale ja tu jeszcze nigdy nie byłem, nawet tak naprawdę. To jest chyba Andreamon normalny. Przynajmniej tak wygląda. Not today. Oh yeah. Podwodne. Podwodny level. Huh. Fajnie to wygląda. Huh. Wieloryb. Brawo. I wodny exp. To tutaj będę zdobywał wodnego expa. A potrzebuję go ponad 60 tysięcy, więc good luck, have fun. W końcu nie mogę mieć Wikinga, ale też mogę mieć lepszą wersję Wikinga, czyli Posejdona. Samego Posejdona. Chciałbym mieć Posejdona. Co mogę powiedzieć? Każdy chciałby mieć Posejdona chyba. W sumie potem zobaczę, który się prezentuje lepiej. Mi się zdaje, że muszę iść po wodą. Zawsze mi się tak wydaje. Jeżeli jest jakaś droga, to trzeba z niej skorzystać. Nie jest zrobiona po nic. Jeżeli jest ślepy zaułek, to tylko po to, żeby umieścić tam potem jakiegoś opcjonalnego bossa, albo nie wiem. Co można zrobić w ślepym zaułku? Jakieś znajdźki. Zawsze jest jakiś powód. O, to mogę tworzyć. Fajnie. Ojej, mały smok. Podwodny smok. Dobra, lubię znajdźki. Nigdy nie mogę iść. Czyli dwa wieloryby do pokonania. Lightning Blade. Ciekawe, jak walczą moje Digimony pod wodą. W sumie to jest wirtualna woda, czyli to nie jest woda tak naprawdę. Jeżeli tak o tym to spojrzysz, w sumie nie masz z tym problemu. Mogę tam zejść chyba, nie? Ten Digimon taka złota wersja tego dla prasa. Kanał. No może trochę wsadziłem, ale dość podobieństwo jest duże. Gdzie ja w ogóle jestem? Pytanie na 100 punktów. Czy to mi tam, czy tu? Okazuje się, że ta droga była na marne zrobiona. O, ale będzie przyjemnie, nie? Też tak myślę. Czy ja potrzebuję... O, tak, marzenia się spełniają. Nieskończona ilość walk. Kto by tego nie chciał? Bum. Już zginęli za pierwszym ciosem. O, ktoś tu jest? Ale fajnie. O. A jaki wariat. A, okej.
zmierzyć się z Unknown D, ale jeszcze chyba nie. Nie jest mój czas. Zmierzę się najpierw z ostatnią bestią. A potem dopiero z bossem. Okej. To była ostatnia bestia, która mi przewodziła. No ta jest jakaś zmutowana. Przynajmniej tak wygląda. Nie, to jest zwykły Bayhuman. W sumie jestem pewny, ale... Kaman, zobaczymy od D-Mage'y. Nie no, wszystkie tak samo dostają. Jestem za silny. Kaman. Boss fight. Czyli jednak nie... A może da się tam górą dojść? Ciekawe. Dość... zastanawiające. Czy muszę pod wodą iść, żeby tam dojść? Może akurat jest więcej możliwości. A, obudziłem się. Answer me. Answer. Uratowałem go. Przegrał jeszcze raz. Ale to nie ostatni raz, koleś. No oczywiście muszę jeszcze go złapać. Czemu bym miał go nie złapać? Chcę go złapać. Wracaj do centrali jako ostatni. Jeżeli go dorwę. A, znowu pod wodę, jak miło. O, jak fajnie. Co to drugi? Ten drugi to... Tak go nie załatwił od razu. Nie wiem, jakiś raz wykrył innego. I też znowu Stride Punch w niego tylko. Zobaczcie, co to są w ogóle? Mach Dramon. Okej. Okay. Z czego to się w ogóle bierze? Nie uciekniesz. Łączymy przyspieszenie i nie wiem, teraz gdzie poszedł. To jest właśnie coś głupiego. Strzymie, co ja robię w ogóle? Co ja w ogóle wyprawiam w tej grze? Ale zbliżam się do końca, mi się wydaje. Już zostało mi chyba dwie rangi tylko do przejścia. Że jest Diamond Tamer? Nie jestem pewny, widziałem tego. Na razie skrzynki platynowe. Wiem, że jeżeli skończę tą grę, to zwednę się za kolejną część tej serii. Czyli mam na myśli... Demon World DS Down albo Dusk, jeszcze nie jestem pewny, ale zamierzam to zrobić. Nie tak od razu, mam też inne rzeczy do zrobienia. Ale... Powoli, spokojnie, nie ma sensu. Na razie dobrze idę cały czas praktycznie. Teraz to chyba nie wiem. Teraz to idę. O! Kurde. Jestem... what the problem? Okay. Fajny Digimon. Kawaii. Ale to jest jedno sotowiec. Czy mogę tak ładować do niego damage'a jak w innych? Ale nikt nie powiedział, że nie mogę ładować z niego damage'a ogólnie. Bo mogę. Proszę bardzo. Boom. Trzy rakiety. Teraz przegrasz, koleś. To nie przyda się. Dynamic Cannon. Dobra, powinno wystarczyć, żeby go wykończyć. Tak myślę. 1300 damage'a. Nawet połowę każdego Digimona w życiu. O. Kto wygląda źle? Nigdy nie ufaj rudym. O, nie no, żartuję.
Ten koleś ma opaskę na oko, ma jakieś dwukolorowe włosy, jest fioletowy. Odnosi ciemne barwy, czyli musi być zły. No, wyteleportował się, jak śmiał. The fuck. Okej. Następnym razem go dorwę. Nieważne, raz. Będę musiał go ścigać, tak? Go dorwę. W końcu skończy mu się. Co mówią? You can run, but you can't hide. Masz uciekać, ale nie możesz się schować. Tak, i pokonałem. O, pojawił się chyba. O, matka. Co on tu chce? Okej. Czyli co, zamienisz może tego aniołka? Tak czuję, że anioła powinien zrobić. Czyli wszystkich załatwi. Byłoby ciekawe, ciekawe. Podsuwałoby mi to. No, załatwił tego Feniksa. And the Lava River. Więc tak, w następnym odcinku zmierzymy się z bossem jeszcze raz, tym razem z Phoenixmonem. Tam... jakąś tam nazwę to miało. Pamiętaj te wszystkie nazwy. A w tym odcinku to chyba na tyle. Zapiszmy grę. Myślę, że wystarczy. Wystarczy tego dobrego. Nie ma sensu tego tak szybko robić w jednym odcinku, no męczyć, bo tak nie ogląda długich odcinków nikt. Na długi odcinek zostałem dwie łapki w dół. Nie wiem, że mnie to obchodziło jakoś w ten sposób, ale wiem, że nikt nie chce oglądać długich odcinków. Nie ma czasu takie rzeczy oglądać. Krótki odcinek jeszcze w miarę tak szybko. Obejrzysz sobie, a obejrzę sobie, tak sobie myślisz. No, tak długi odcinek to nikt. Więc ja byłem Jax, to były Digimony. Na razie, do następnego odcinka.